Dzień dobry Państwu. Proszę mi pozwolić dorzucić moje trzy grosze do dyskusji na temat obecnej sytuacji, a chcę zwrócić uwagę na następującą rzecz. O sile nauki nie decyduje o wcale dokonane już odkrycia. One są oczywiście bardzo ważne i wiele z nich ma bezpośredni wpływ na nasze życie i przyzwyczailiśmy się do nich. Ale szczególnie w tej sytuacji, w której znajdujemy się obecnie, o sile nauki decyduje umiejętność radzenia sobie z nowymi problemami, takimi, z którymi zetknęliśmy się po raz pierwszy i o rozwiązaniu których na razie nie mamy jeszcze pojęcia. Naukowcy są specjalnie szkoleni, wytrenowani, przyzwyczajeni do tego, żeby radzić sobie w takich sytuacjach, kiedy pojawia się coś nowego i kiedy informacje na ten temat, jak to działa, jak to wygląda, mają charakter wyrywkowy i niepełny. Na kartce pojawiają się pierwsze kropki i próbujemy połączyć te kropki, próbując uzyskać jakiś sensowny obraz. Naukowiec wie, że każda następna kropka może przewrócić to, co było narysowane do góry nogami. Jest do tego, na to przygotowany. Kiedyś za wiele lat dojdzie do tego, że w tym miejscu będzie pojawi się piękny obraz, w którym wszystkie szczegóły będą widoczne. Ale na razie gramy w kropki z przyrodą i jesteśmy całkowicie świadomi tego, że tutaj ona dyktuje swoje warunki. Przyrodę można podpatrzeć, przyrodę można zrozumieć, można wykorzystać sposób, w jaki funkcjonuje, ale nie można narzucić jej swojej woli. I to jest druga rzecz, którą naukowcy rozumieją bardzo dobrze. Nie chcę odnosić się bezpośrednio do tej dzisiejszej sytuacji. Zamiast tego zaproponuję Państwu film Apollo 13. To jest piękna historia, która jednym z bohaterów jest Eugene Kranz, szef lotów NASA w tym czasie i kierownik białej zmiany kontrolerów lotu. Polecam zwłaszcza tę scenę zatytułowaną Failure is not an option. Nieco pretensjonalny tytuł, który stał się potem też tytułem książki Kranza, Porażka nie wchodzi w grę. Rzecz o tym, w jaki sposób do tych ludzi, którzy próbują zrekonstruować obrazek na podstawie tych fragmentarycznych kawałków informacji, które docierają do nich z pokładu Apollo 13, co się tak naprawdę stało, dociera problem zasadniczy, problem pojemności akumulatorów. I wszyscy mają fantastyczne koncepcje, jak się trzeba zachować, ale jeden człowiek zwraca uwagę na to, że jeżeli natychmiast nie odetną zasilania w module kierowania, to akumulatory wyczerpią się za 12 godzin i Apollo 13 staje się martwe. Jest tu taka epicka scena, w której do Eugene'a Kranza to dociera. That's the deal? That's the deal. Jeśli tak, to dokonamy jakiejś jeszcze korekty trajektorii lotu, a następnie zaczniemy wyłączać wszystko, co się da. Eugene Kranz nie był naukowcem, jak wynika z opisu jego kariery w Wikipedii. Miał zasoby, które związane były z tym, że jego kariera, miał bogatą karierę. Był pilotem wojskowym, ale także pracował w laboratoriach McDonnell Aircraft Corporation przy badaniach naukowych. Power is everything. What do you mean? Without it, they don't talk to us, they don't correct their trajectory, they don't turn the heat shield around. We gotta turn everything off. Now. They're not gonna make it to re-entry. What do you mean everything? With everything on, the LEM draws 60 amps. At that rate, in 16 hours, the batteries are dead, not 45. And so's the crew. We gotta get them down to 12 amps.
12 amps. How many? You can't run a vacuum cleaner on 12 amps, John. We have to turn off the radars, cabin heater, instrument displays, the guidance computer, the whole smack. Whoa, guidance computer? What if they need to do another burn? Gene, they won't even know which way they're pointed. The more time we talk down here, the more juice they waste up there. I've been looking at the data for the past hour. That's the deal? That's the deal. Okay, John. Then we finish the burn, we'll power down the limb. All right. Now, in the meantime, we're going to have a frozen command module up there. In a couple days, we're going to have to power it up, use nothing but the reentry batteries. Yeah, we've been tried before. Hell, we've never even simulated it before, Gene. Well, we're going to have to figure it out. I want people in our simulators, working reentry scenarios. I want you guys to find every engineer who designed every switch, every circuit, every transistor, and every light bulb that's up there. Then I want you to talk to the guy in the assembly line who actually built the thing. Find out how to squeeze every amp out of both of these goddamn machines. I want this marked all the way back to Earth with time to spare. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Failure is not an option. Ta historia, w jaki sposób podejmował decyzję, w jaki sposób, jaką naukową metodą, jak naukowiec analizował informację, która do niego docierała, to jest jeden z najbardziej interesujących wątków tego filmu, aczkolwiek nie zawsze jest to wątek, który nie zawsze jest odpowiednio eksponowany. Bardzo polecam Państwu ten film i tą refleksję.